Cześć. Od pierwszego nawożenia minęło około 3 tygodnie. W tym materiale pokażę, jak zmienił się mój trawnik przez ten czas oraz jak naostrzyć ręczną kosiarkę wrzecionową w domu. Zostańcie ze mną. Nawiązując do ostatniego materiału, nieskromnie stwierdzam, że pomimo niezbyt optymalnych warunków glebowych, mój trawnik całkiem dobrze przetrwał zimę. Pomimo utraty koloru, co raczej jest naturalnym efektem zatrzymania wegetacji, trawnik zachował swoją gęstość, dzięki czemu do dnia dzisiejszego nie widzę problemu z chwastami. Pomimo faktu, że pierwsze nawożenie nie do końca było trafione, efekty po 3 tygodniach są całkiem zadowalające. Zobaczcie sami. Kolejne dawki nawozu będą miały na celu zakwaszenie gleby, co w teorii powinno mieć pozytywny wpływ na przyswojenie pierwiastków, a to z kolei przełoży się na jeszcze lepszą kondycję i wybarwienie darni. Teorią natomiast nie jest fakt, że częste koszenie odpowiednio przygotowanym sprzętem to podstawa zdrowego trawnika. Skoro jesteśmy przy koszeniu, pokażę Wam, jak radzę sobie z ostrzeniem mojej wrzecionówki w warunkach domowych. Jako materiału ściernego używam pastę do docierania zaworów o ziarnistości 1. Do kupienia w każdym sklepie motoryzacyjnym za kilka złotych. Do napędzania wrzeciona używam wkrętarki. Potrzebny będzie też pędzel oraz szczypce Segera w celu demontażu koła. W pierwszej kolejności należy zdjąć dekiel maskujący oraz pierścień z Segera, co pozwoli na demontaż koła. Po zdjęciu koła widzimy dwa trzpienie. Jeden centralny, nieruchomy, który jest osią koła. Drugi z kolei ruchomy, który jest czymś w rodzaju wału, na którym osadzone jest wrzeciono. To ten wał będziemy napędzać podczas ostrzenia. Ostrzenie przeprowadzam w trzech etapach. Na początku popuszczam nieco śruby mocujące dolny nóż kosiarki, powodując tym samym odsunięcie noża od wrzeciona. Śruby odkręcam o około 10 stopni, tak aby ciągle zachować minimalny kontakt wrzeciona z nożem. Sprawdzam to, obracając kontrolnie wrzeciono. Należy pamiętać, aby odległość noża od wrzeciona była jednakowa na całej jego szerokości. Po upewnieniu się, że tak jest, napędzam koło w kierunku przeciwnym do kierunku jego pracy podczas koszenia. To istotne ze względu na wyprofilowanie noża. Napędzając wrzeciono, nakładam pastę pędzlem. W trakcie nakładania pasty da się usłyszeć zwiększone tarcie pomiędzy wrzecionem i nożem. Brak tego efektu może świadczyć o zbyt dużym odstępie, który należy skorygować, dociągając nieco nóż śrubami mocującymi. Proces ostrzenia trwa około 1 minuty, po czym ponownie dokręcam śruby o kilka stopni. Po dociągnięciu wrzeciono powinno pracować nieco bardziej opornie. Operację tą powtarzam trzykrotnie, za każdym razem dokręcając nieco śruby. Należy przy tym uważać, aby nie dokręcić za mocno. Po trzech takich cyklach przeprowadzam test z paskiem papieru. Każde pojedyncze cięcie powinno bez problemu przeciąć papier na całej szerokości wrzeciona. Jeżeli wrzeciono pracuje zbyt ciasno, na tym etapie można popuścić nieco śruby mocujące do tego stopnia, aby ciągle zaliczyć test z papierem. Po spłukaniu pasty przeprowadzam ostateczny test i montuję wszystkie elementy.
to wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie interesujący, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.